Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z macierzy. Tym razem będzie to zastosowanie twierdzenia Kronekera Capelliego do rozwiązywania układów równań. Zapraszam! Napisałam tutaj na tablicy układ równań składający się z m równań, czyli tak jakby m wierszy jest. Rozpoznajemy to po tym A1,1, później jest A2,1, później jest AN1, czyli jest m równań i n niewiadomych. Niewiadome x1, x2 i tak dalej aż do xn. Zapisałam m równań i n niewiadomych. I teraz, jeżeli mamy m równań, a n niewiadomych, to nie możemy to od razu rozwiązać z ramienia kamera. Potrzebujemy twierdzenia Kronekera-Capelliego. I teraz tak, twierdzenie Kronekera-Capelliego mówi o tym, że my ten układ możemy zapisać w postaci macierzowej. Ja zapiszę tą postać, czyli tak, duże A jest to macierz wszystkich współczynników stojących przed niewiadomymi, czyli współczynników małe a. X jest to macierz rozwiązań. B jest to macierz, kolumna w zasadzie, wyrazów wolnych. I teraz definiujemy sobie, ja poprzez literkę U, jako macierz uzupełnień. Tak to nazywamy. Macierz uzupełnień jak powstaje? Powstaje poprzez dopisanie do macierzy A kolumny wyrazów wolnych, czyli tej naszej tak jakby macierzy B. Czyli obok macierzy A dopisujemy jeszcze kolumnę wyrazów wolnych. I teraz pierwszy przypadek. Jeżeli rząd macierzy A nie jest równy rzędowi macierzy U, to wtedy układ taki jest układem sprzecznym, jego dalej już nie rozwiązujemy. Czyli żeby układ miał rozwiązania, to rzędy muszą być równe. Rząd macierzy A i rząd macierzy tej U uzupełni. No to teraz drugi przypadek. Jeżeli się zdarzy, że rząd macierzy A będzie taki sam jak rząd macierzy U i będziemy go oznaczać po prostu literką R i jeżeli ta nasza literka N pokryje nam się z ilością niewiadomych, czyli naszym N-em, to wtedy układ jest oznaczony, czyli po prostu ma jedno rozwiązanie i to rozwiązanie wyznaczamy wzorami Kramera. No ale może się zdarzyć taka sytuacja, że rząd macierzy A będzie taki sam jak rząd macierzy U, będzie równe jakiś tam R, ale to R wyjdzie nam mniejsze od ilości niewiadomych, to znaczy wtedy, że układ jest nieoznaczony. Układ nieoznaczony, czyli ma nieskończenie wiele rozwiązań, tylko tu jest bardzo ważna rzecz, uzależnionych, czy też zależnych możemy napisać, od N minus R parametrów, czy też od N minus R zmiennych. I tak, może być uzależniony od jednej zmiennej, od dwóch, od trzech. To wszystko zależy od konkretnego przykładu. To jest teoria, która nam jest zdecydowanie potrzebna do tego, żeby rozwiązywać układy równań, układy właśnie za pomocą twierdzenia Kronekera-Capelliego. Pamiętajmy o tym, że zarówno w tym przypadku, jak i w tym będziemy wykorzystywać wzory Kramera, ponieważ będziemy chcieli doprowadzić do najprostszej postaci te nasze układy równań. Będziemy chcieli po prostu je rozwiązać. A więc teraz zapraszam do rozwiązywania przykładów razem ze mną. Układ numer 1. Mamy rozwiązać taki układ, który ma, jak widzisz, dwa równania, czyli będzie układ wymiaru 2 na 4 niewiadome. 2 na 4. Zatem, no będziemy chcieli oczywiście tutaj zastosować twierdzenie Kronekera-Capelliego. Po pierwsze, musimy stworzyć macierz współczynników. Macierz współczynników, czyli tak, najpierw przed x-ami tutaj stoją jedyneczki, przed y-kami 2 minus 1, zczytujemy po prostu, przed z-ami 1, 1 i przed u mamy 2 minus 1. To jest macierz A. Obok tego piszemy macierz U, czyli macierz uzupełnień, która powstaje z tej macierzy, więc ja ją przepiszę po prostu.
to macierz i dokładam tutaj macierz jeszcze tych wyrazów wolnych, w zasadzie kolumny wyrazów wolnych, 2, 3. Mogę tutaj napisać, linię, zrobić linię przerwaną, nie muszę. W każdym razie muszę policzyć rzędy tych macierzy. Oczywiście wymiar tej macierzy to jest 2 na 4, a ta macierz to ma 2 na 5. Maksymalne rzędy, które mogą być, to jest rząd drugi, prawda? No to spróbujemy. Poszukamy sobie macierzy kwadratowej 2 na 2. No ja biorę pierwszą z brzegu tutaj, taką macierz, liczę jej wyznacznik. Czyli to razy to, to będzie minus 1. Odjąć to razy to, czyli odjąć 2. To się równa minus 3, co nie jest zerem, dlatego wnioskuję, że rząd macierzy A na pewno będzie wynosił 2. Jeżeli popatrzymy teraz na macierz U, popatrz, to na macierz U, z naszej macierzy U dokładnie to samo mogłabym wybrać, prawda? Bo ta macierz kwadratowa jest zawarta i tutaj też jest zawarta ta sama macierz kwadratowa, czyli w zasadzie mogę skomentować, że rząd macierzy U bez liczenia też jest równy 2. No tutaj wystarczy tylko spojrzeć, nie trzeba liczyć. Zatem na pewno układ będzie miał rozwiązanie, tylko ile. Tak się składa, że skoro te rzędy są równe, to moja literka R wynosi właśnie 2, żeby nam się kojarzyła z rzędem. R jak rząd. R wynosi 2, natomiast N to jest ilość niewiadomych. Niewiadomych u mnie jest 4. Zatem zgodnie z twierdzeniem Kronekera-Capelliego R jest mniejsze od N, zatem układ będzie nieoznaczony, możemy sobie zapisać, czyli ma nieskończenie wiele rozwiązań, tylko uwaga, zależne te rozwiązania, rozwiązania zależne od, i teraz od ilu parametrów? Tam jest w twierdzeniu od N minus R, czyli 4 minus 2, czyli to jest od dwóch, zależne od dwóch parametrów. Czyli na, co teraz będziemy robić? Będziemy chcieli zapisać tą postać ostateczną naszego rozwiązania, tych nieskończenie wielu rozwiązań, ale uzależniamy od dwóch parametrów. I teraz widać, że mamy 4 niewiadome, 2 musimy sparametryzować. No ja proponuję oczywiście te ostatnie, czyli to i to, przerzucić na drugą stronę i stworzymy sobie taki układ x plus 2y, to się równa 2 minus z minus 2u i x minus y, to się równa 3 minus z plus u. Ja oczywiście zawsze próbuję w ten sposób, żeby te końcowe niewiadome przerzucać, ale uwaga, jak będziemy teraz liczyć wzorami Kramera wyznaczniki, to ten wyznacznik główny musi być, ja spisuję te współczynniki, ale ten wyznacznik główny nie może być zerem. Gdyby był zerem, to znaczy, że musisz może x przenieść na drugą stronę. Oczywiście intuicyjnie te ostatnie niewiadome przerzucamy, ale musimy się kontrolować z tym. Jeżeli wyjdzie różne od zera, a u nas tak wyjdzie, to razy to, to będzie minus 1, odjąć to razy to, czyli odjąć 2, to będzie minus 3. Zatem możemy tak właśnie zrobić, że właśnie zeta i u przerzucić na drugą stronę. No to teraz liczymy sobie wxa, przypominamy, kolumnę z xami zastępujemy kolumną wyrazów wolnych, a to jest taka szeroka kolumna, no ale to nie ma znaczenia, to tylko jest zapis. I ja tutaj też przepiszę kolumna xów, a kolumna yów zostaje bez zmian. No i teraz mnożymy to z tym, czyli będziemy mieć minus 2, dodać z, dodać 2u, odjąć to z tym, czyli będzie odjąć 6, dodać 2z i odjąć będzie 2u. To się równa, no 2u minus 2u będziemy mieć, czyli najpierw z będzie 3z i tu będziemy mieć minus 8 i to nam wyszło po prostu wx. Teraz wy, czyli kolumna z xami bez zmian 1, 1, a kolumna yów będzie z tych niewiadomych naszych, sparametryzowanych. Czyli tak będziemy to mieć. No i tak samo mnożymy to z tym, czyli 3 minus z plus u i minus to razy to, czyli minus 2, dodać z, dodać 2u. Czyli teraz nam się akurat będzie bez zetów, czyli będę miała 3 teraz u i 3 minus 2 to jest plus 1. No to ostatecznie teraz już mogę napisać te nieskończenie wiele rozwiązań, jako x to się równa, zgodnie ze wzorami Kramera było wx przez w, czyli wx to było u mnie 3z minus 8 nad
minus 3. Jak się komu ten minus nie podoba, to można go dać do góry, żeby tak no, ładniej było zapisane. No i y to się równa wy, czyli 3u dodać 1 nad minus 3. Tego minusa też do góry możemy sobie dać, będzie to estetyczniej. Tylko trzeba napisać tutaj, że z i u należą do liczby rzeczywistych. Żeby było wiadome, że z i u to są sparametryzowane niewiadome, które powodują, że ten układ właśnie będzie miał tych rozwiązań nieskończenie wiele. Przykład numer 2. Mamy tutaj układ równań, który ma 3 równania i 4 niewiadome, czyli 3 na 4. Oczywiście spisujemy najpierw macierz A, czyli macierz współczynników. Najpierw te, które stoją przed x-ami 1, 2, 3, przed y-kami 1, 3 i 4, przed z-ami 1, minus 4, minus 3 i przed u 1, 5, 6. Następnie będziemy sobie spisywać macierz uzupełnień, która składa się dokładnie z tej macierzy A, więc tu muszę odpowiednio przepisać tą macierz A i dokładamy kolumnę wyrazów wolnych, czyli 1, 2 i 0. 1, 2, 0. I teraz będziemy chcieli policzyć rzędy tych macierzy. Oczywiście ta pierwsza macierz to jest 3 na 4. Ta macierz to jest 3 na 5. Maksymalne rzędy tych macierzy to są trójki. Czyli maksymalny rząd macierzy A to 3 i macierzy U to 3. Ale nie wiadomo, czy tak też będzie, więc musimy spróbować liczyć wyznaczniki. Wyznaczniki macierzy 3 na 3, które będą częścią tych macierzy. No zaczynamy od macierzy A i bierzemy sobie pierwszy wyznacznik, jaki możemy policzyć, czyli 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, minus 4, minus 3. Oczywiście metodą Sarrusa najprościej, czyli spisujemy sobie dwa wiersze, tutaj pierwsze, no i będziemy mnożyć to z tym, to z tym, to z tym. No więc mamy minus 9, jak to pomnożymy, dalej plus 8 i tu będzie minus 12. Odjąć w nawiasie w drugą stronę. To z tym mnożymy, to z tym i to z tym. Czyli 9 minus 16 będzie i minus 6. Czyli to się równa, tu będziemy mieć minus 13, odjąć. A tu w nawiasie będziemy mieć też minus 13, czyli wyszło 0. No nie jest to najszczęśliwsze dla nas, że wychodzi 0, ponieważ musimy wziąć, spróbować policzyć inny wyznacznik macierzy 3 na 3, z macierzy A na razie. Czyli ja będę zapisywała jako drugi wyznacznik, to może będę tak, 1, 2, 3, 1, 3, 4, czyli dwa pierwsze, tutaj te dwie pierwsze kolumny przepisuję, a trzecią wymienię 1, 5, 6. No to próbujemy tak samo metodą oczywiście Sarrusa, czyli to będziemy sobie mnożyć i mamy tak 3 razy 6, 18, dodać tu będzie 8 i dodać będzie 15. Odjąć w nawiasie. Teraz tu będziemy mnożyć, tu będziemy mnożyć i tu będziemy mnożyć. Czyli będziemy mieli 9 plus 20 i plus 12. Czyli będziemy mieć, co następuje. Tu będziemy mieć 26, dodać 15, to będzie 41, minus, no i tutaj będziemy mieć 32, dodać 9, czyli też 41. No niestety znowu wyszło 0. A nie poddajemy się. Musimy wszystkie trójki, czyli takie wszystkie macierze 3 na 3 rozpatrzyć. No to teraz tak, weźmiemy sobie 1, 2, 3, czyli pierwszą kolumnę i teraz dwie ostatnie. 1, minus 4, minus 3 i 1, 5 i 6. To się równa. No to teraz znowu tą samą metodą spisujemy. Nawet jak przypuszczamy, że pewnie wszędzie będą zera, to musimy to policzyć niestety. Czyli mnożymy minus 24, tu będzie minus 6 i tu będzie plus 15. Odjąć. I teraz tutaj będziemy sobie mnożyć to z tym i to z tym. Czyli będzie minus 12, minus 15 tu będziemy mieć i tu będziemy mieć jeszcze plus 12. Tak, czyli
to będziemy mieć tutaj minus 30 plus 15 to jest minus 15. No i tutaj będziemy mieć minus, nam się skasuje, czyli będzie plus 15, czyli 0. No i jeszcze jest jedna ewentualność do rozpatrzenia w macierzy A, czyli jeszcze musimy wziąć pod uwagę trzy ostatnie kolumny, czyli 1, 3, 4, 1, minus 4, minus 3 i 1, 5 i 6. Spisujemy znowu. Mimo tego, że sobie przypuszczać możemy, że wyjdzie 0, my to musimy pokazać, że nam wyjdzie po prostu 0. Czyli minus 24, tu będzie minus 9 i tu będzie plus 20, odjąć w nawiasie i w drugą stronę, to z tym, to z tym, to z tym. Czyli minus 16, minus 15 i będzie jeszcze plus 18 tu mamy. Czyli tutaj będziemy mieć minus 13, minus i tu będziemy mieć oczywiście też minus 13, czyli będzie plus 13, czyli to będzie 0. Zatem wszystkie możliwości rozpatrzyliśmy 3 na 3, no to musimy wziąć 2 na 2. Czyli bierzemy sobie dowolne 2 na 2, może ja to zapiszę jako piąta, tutaj ewentualnie piąty wyznacznik do wyznaczenia. No bierę sobie chociażby ten najprostszy tutaj, czyli 1, 1, 2, 3 i mnożę. Czyli 3 będzie minus 2, to się równa 1 różne od 0 i z tego wniosek, że rząd macierzy A absolutnie 3 nie jest, bo wszędzie wychodziły nam 0, ale rząd macierzy A jest równy 2, bo jeżeli wzięłam sobie macierz kwadratową 2 na 2, to wyznacznik już pierwsza możliwość, jaką mogłam wziąć, oczywiście mogłam różnorodne wziąć możliwości, ale wzięłam tą pierwszą z możliwości i już mi nie wyszło 0. No dobrze, to jest na razie macierz A, a jeszcze musimy zrobić macierz U, prawda? Czyli teraz bierzemy sobie macierz U i jej próbujemy maksymalną, tak jakby macierz kwadratową w niej zobaczyć. Ona ma wymiar 3 na 5, no tych kombinacji 3 na 3 się nie opłaca, bo próbowaliśmy, więc musimy to dołożyć. No to myślę, że weźmiemy sobie te 1, 2, 3... 1, 3, 4, następnie weźmiemy sobie ten ostatni, czyli 1, 2 i 0. Na pewno, jeżeli liczymy rząd macierzy U, musimy brać pod uwagę tą kolumnę wyrazów wolnych, no bo ona jest tak jakby, tym się różni ta macierz U od tej macierzy A. No i próbujemy taki wyznacznik, oczywiście metodą Sarusa. No czasem to są naprawdę bardzo żmudne obliczenia, to z tym mnożymy, to z tym. Czyli tu będziemy mieć 0, to nie piszę, tu będzie 8 i plus 6. Odjąć, w nawiasie, teraz to z tym, no i to z tym też nie będę pisała. Czyli tu będziemy mieć 9, a to jak pomnożymy będzie plus 8, no 0 nie będę pisała, czyli to się równa. Tu będziemy mieć 14 minus 17, czyli będzie minus 3, co jest różne od 0. Czyli popatrz, pierwsza próba i trafiona nam wyszła, czyli wniosek z tego, że rząd macierzy U będzie jednak 3. Mamy rząd macierzy A równy 2, rząd macierzy U równy 3, ja to zapiszę, że one nie są równe. Stąd wynika, że nasz układ będzie to układ sprzeczny, czyli układ, który nie ma rozwiązań. Jeżeli tych przykładów dla Ciebie jest mało, to zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie internetowej www.aikamat.pl. A tymczasem zapraszam już na kolejne spotkanie.